Rabaty rozświetla ciepła, kremowo-złocista Wendheimer Gold. Widać ją już z daleka. Z kolei miniaturowa Lupo przypomina urodą dzikie róże. Ma otwarte kwiaty o pojedynczych płatkach, a więc łatwo dostępne dla owadów zapylających. Podobny typ urody prezentuje Fortuna. Kolorami mieni się Gebrüder Grimm, czyli bracia Grimm. Ta niezwykła róża wygląda jak duet odmian o pomarańczowych i różowych kwiatach. Wszystkie róże są w świetnej kondycji. Ani śladu chorób, będących przypadłością tych królewskich, lecz wrażliwych roślin. To nie tylko zasługa miejscowego, łagodnego klimatu. Właścicielka wyraźnie ma do nich rękę. A jakie zabiegi przeprowadzasz, żeby one były w tak dobrej kondycji? Najważniejsze jest cięcie róż wczesną wiosną do kwitnienia forsycji. I oczywiście obsypywanie nawozem. Wczesną wiosną, to znaczy w marcu. I drugie nawożenie do końca czerwca. No i ogławianie za chwilę. No ogławianie to jest przyjemne. Obojętnie tam nie trzeba, jak to kiedyś mówili, do 5 tych płatków liścia, nie, tylko nawet to tak można i to później tu rośnie taki boczny pęd. Bo ona powtarza, one wszystkie powtarzają kwitnienie? Tak, wszystkie powtarzają kwitnienie. No i system nawadniania? Nieczynny jest. A, nieczynny. Z tym, że róże, te starsze, to podlewać można, trzeba pod krzak, ale dużo. 2 wiadra wody, takie 5-litrowe. I to starczy na 1,5 tygodnia nawet, chyba że są upały, no to wtedy no jeszcze trzeba. Pani Mira nie stosuje w ogrodzie chemii. Dobiera odmiany niepodatne na choroby grzybowe i korzysta tylko z naturalnych nawozów. Krzewy odwdzięczają się za opiekę najpiękniej, jak umieją.